Dawni wojownicy. W roku 1160 dwa najpotężniejsze rody Japonii toczyły wojnę na wyniszczenie. Wojownicy rodu Taira zaatakowali rodową twierdzę swych przeciwników, rodu Minamoto. Tylko niewielu ocalało z pogromu. Wśród poległych był senior rodu Minamoto. Dwaj jego synowie, Yoritomo i Yoshitsune, zdołali umknąć. Ślubowali zemścić się na tych, którzy zabili ich ojca. Według obowiązującego w Japonii kodeksu honorowego musieli dotrzymać przysięgi lub zginąć. Wszak byli samurajami. Samurajowie. Chłopcy z samurajskich rodów od dziecka wychowywani byli w szczególny sposób. Nagradzano ich za odwagę i karano za najmniejsze oznaki tchórzostwa. Uważano, że jeśli dziecko zostanie skażone strachem, pozostanie tchórzem na całe życie. Yoritomo i Yoshitsune pochodzili ze starego samurajskiego rodu. Ich życiem rządził kodeks honorowy. Wielkie cierpienie sprawiała im świadomość, że człowiek, przez którego zginął ich ojciec, spokojnie dożywa swoich dni. Obaj ślubowali dokonać zemsty. Tego wymagał od nich kodeks Bushido, którego zasad przestrzegali samurajowie. Jednak sens ich życiu nadawało pojęcie wiernej służby. Środki do życia samuraj otrzymywał od swego suwerena. Sam pozwalał mu dysponować swoim życiem. Posłusznie wykonywał wszelkie rozkazy i przez całe życie albo doskonalił się w wojennym rzemiośle, albo walczył, wykonując rozkazy seniora rodu, któremu służył. Samuraj wszystkie decyzje pozostawiał suwerenowi. Nawet decyzje dotyczące wyborów moralnych, kwestii dobra i zła. Samurajami było tylko 6% japońskiego społeczeństwa. Ci nieliczni zazdrośnie strzegli swoich praw. Przed wiekami samurajowie byli wędrownymi rycerzami, rozbójnikami. Z czasem stali się klasą rządzącą Japonią. Yoritomo i Yoshitsune należeli do potężnego rodu Minamoto. W XII wieku wiele rodów posiadało własne, bardzo liczne armie. Pomiędzy rodami ciągle wybuchały walki. Japonia była na skraju wojny domowej. Yoritomo i Yoshitsune rozpoczęli naukę wojennego rzemiosła. Najwierniejszym towarzyszem samuraja był jego koń. Chłopcy musieli więc nauczyć się jeździć konno. Kiedy opanowali tę sztukę, młodszy z braci, Yoshitsune, zaczął uczyć się trudnej sztuki strzelania z łuku. Łuk używany przez samurajów zrobiony był z powiązanych trzciną łodyg bambusa. Miał ponad 2 metry, zaś majdan znajdował się w 1/3 jego długości, dzięki czemu łuk był bardziej poręczny.
Yoshitsune, podobnie jak jego starszy brat i inni chłopcy z samurajskich rodów, nabierał coraz większej wprawy w wojennym rzemiośle. Z powodu kłopotów rodu Minamoto bracia wychowywali się osobno, gdyż tak było bezpieczniej. Spotkać się mieli po latach. Samurajowie uczyli się władać długą włócznią i bronią drzewcową, podobną do halabardy. Zwano ją naginata. Jednak najbardziej charakterystyczną z samurajskich broni jest miecz, zwany katana lub tachi. Samurajowie ogromnie cenili swoje miecze. Z czasem stały się one symbolem samurajskiego etosu. Wśród rzemieślników największym szacunkiem cieszyli się płatnerzy. Byli bardziej artystami niż rzemieślnikami. Ubierali się jak mnisi, zaś przed przystąpieniem do pracy odmawiali specjalne modlitwy. Miecze wykonywano z rozmaitych gatunków stali. Rdzeń i grzbiet były miękkie, nieutwardzone, dzięki czemu miecz był niezwykle sprężysty. Ostrze było wielokrotnie skuwane i hartowane. Po serii takich zabiegów stawało się niezwykle ostre. Każde uderzenie młota, hartowanie, wreszcie polerowanie miecza było dla płatnerza jak modlitwa. Samurajowie nosili miecze w bogato zdobionych, pokrytych laką pochwach. Kiedy wydobywali miecz, wypolerowane ostrze zdawało się świecić własnym światłem. W ostrzu mego miecza dojrzeć mogę przepływające pod niebem chmury. W słońcu błyszczy ono niczym zagubiony na ziemi promień. Mój miecz opowiedzieć mógłby tysiące okrutnych, tajemnych historii. Samuraj zabijał swego wroga przeważnie jednym ciosem miecza. Potem zaś strząsał z ostrza krew zabitego. Młodzi samurajowie latami uczyli się, gdzie zadawać ciosy. Jeśli udało im się przeciąć tętnicę szyjną, przeciwnik umierał w 3-4 sekundy. Cięty w przegub ręki, nerki lub pachę, żył chwilę dłużej. Poeci twierdzili, że samurajowie są jak kwiaty wiśni, żyją bardzo krótko, zaś ich śmierć jest równie piękna, jak ich życie. Śmierć dzień w dzień podąża za idącym do boju wojownikiem. Ten w każdej chwili musi być przygotowany na to, by ją przyjąć. Umysł jego winien być spokojny, bo za chwilę może go przeszyć strzała, ostrze włóczni lub miecz. Każdy dzień może być ostatnim w życiu wojownika. Samuraj nie szukał śmierci, lecz był z nią pogodzony, a w jego sercu nie było lęku. Przed bitwą samurajowie modlili się. Odmawiając buddyjskie modlitwy, uspokajali serce, zbierali siły do nadchodzącej walki. Hold up!
Dopiero na polu bitwy samuraj może pokazać, co naprawdę jest wart. Dniami i nocami myśli o zbliżającej się walce, a gdy ta nadejdzie, rusza w bój bez lęku, bez cienia bojaźni w mężnym sercu. Służący pomaga Yoshitsune wdziać zbroję. Jest ona wytrzymała, lecz bardzo lekka. Składała się z płyt stalowych połączonych skórą i jedwabnymi taśmami. Zbroja taka znakomicie chroniła ciało, nie krępując ruchów wojownika. Samuraj nosił nagolenniki, karwasze i wzmacniane żelaznymi płytkami buty. Głowę i kark chronił głęboki hełm z kołnierzem ze stalowych płytek. Przez prawie 20 lat Yoshitsune doskonalił się w wojennej sztuce, by pomścić ojca. Wreszcie ród Minamoto miał stanąć do walki z wojskami rodu Taira. Wojownicy obu stron przestrzegali samurajskiego rytuału. Jechali przed szeregi wojsk przeciwnika, głośno wykrzykując swoje imiona. Pobliskie góry echem odbijały bojowe okrzyki samurajów. Oto ja, Kajiwara Heizo, wojownik służący rodowi Minamoto. Ten, kto uważa, że może się ze mną zmierzyć, niechaj podejdzie, zabije mnie, a moją głową uraduje swego pana. Po całodziennych krwawych zmaganiach wojska rodu Taira schronić się musiały na swoje okręty. Jeden z ich wojowników powiesił na maszcie na jedwabnym sznurze wachlarz, wyzywając łuczników klanu Minamoto, by któryś z nich weń trafił. Yoshitsune mimo młodego wieku cieszył się sławą niechybnego łucznika. Honor rodu był teraz w rękach młodego samuraja. Yoshitsune podjechał na brzeg morza, zamknął oczy i modlił się. O czcigodni przodkowie i wy, bogowie mojej ziemi, pozwólcie mi ukarać oszczercę. Jeżeli chybię, pohańbiony zadam sobie śmierć. Bogowie wysłuchali jego modlitw. Wiatr ustał, morze się uspokoiło. Samuraj naciągnął łuk, wstrzymał oddech, wymierzył i wypuścił strzałę. Strzała pomknęła prosto ku wachlarzowi. Trafiła w jedwabny sznur i przecięła go. Wachlarz zatrzepotał w powietrzu i spadł do morza. Unosił się na falach. Wyczyn Yoshitsune wojownicy obu armii nagrodzili głośnymi okrzykami uznania. Wojna między rodami trwała jeszcze 5 lat. W roku 1184 Yoshitsune obległ ostatnią twierdzę rodu Taira. Bliskie było rozstrzygnięcie. Zamek Ichi no Tani musiał być zdobyty. Wzniesiony na brzegu morza, na wysokim skalnym występie zamek wydawał się nie do zdobycia. Wraz z grupą oddanych towarzyszy Yoshitsune wspiął się na górującą nad zamkiem skałę. Stojąc na niej, wojownicy usłyszeli, jak ktoś przepięknie gra na flecie. Wojownicy rodu Taira niczego nie podejrzewali. Niektórzy słuchali muzyki. Była ona pasją wielu samurajów. Inni zabijali czas grając w go.
Yoshitsune postanowił rozpoznać teren. Stromym zboczem prowadzącym do zamku popędzono kilka koni. Niektóre połamały nogi i spadły do morza, inne zbiegły na sam dół, lecz trzy dotarły pod samą bramę zamku i stały tam drżąc ze strachu. Skoro konie zeszły na dół, zjedziemy i my, postanowił Yoshitsune. Teraz okazać się miało, kto jest naprawdę dobrym jeźdźcem. Yoshitsune ruszył pierwszy, zanim 30 jeźdźców pogalopowało zboczem prosto w dół. Było tak stromo, że kopyta koni muskały hełmy jadących przed nimi samurajów. Niektórzy jechali z zamkniętymi oczyma, krzykiem poganiając konie do galopu. Yoshitsune dał znak swym wojownikom stojącym pod murami zamku. Jedni konno, inni pieszo, wszyscy ruszyli do szturmu. Tylną bramę zaatakował sam Yoshitsune i jego towarzysze. Obrońcy zorientowali się, że są w niebezpieczeństwie. Za późno. Atakujący wznieśli bojowy okrzyk. Przez otwartą bramę wojownicy klanu Taira ruszyli na plażę, by tam szukać ocalenia. Jednym ze ścigających był Naodzane, samuraj klanu Minamoto. Zobaczył samotnego jeźdźca uciekającego brzegiem morza. Naodzane pogalopował za nim, doścignął go i wraz z koniem powalił na piasek. Zerwał mu hełm, by odciąć głowę. Zobaczył młodzieńca ledwie 16-letniego. Syn Naodzane miał właśnie tyle lat. Z pochwy przy pasie wypadł flet. To właśnie ten młodzieniec przed godziną tak pięknie grał. Puściłbym cię wolno, rzekł Naodzane, ale wokół pełno jest wojowników klanu Minamoto. Nie zdołałbyś umknąć. Lepiej więc, bym to ja cię zabił i zmówił modlitwę za spokój twej duszy. Z oczu Naodzane popłynęły łzy. Samuraj dobył miecza i jednym ciosem odciął chłopcu głowę. Po bitwie samurajowie zbierali dowody swej przewagi, głowy zabitych wrogów. Poległym myto twarze, czesano ich, obok nich układano tabliczki z imionami. Tylko to gwarantowało, że bogowie przyjmą poległych do siebie. Ci wojownicy, którzy zdołali zabić najznaczniejszych wrogów, byli hojnie wynagradzani za odwagę i męstwo. W miesiąc po upadku fortecy Ichi no Tani, ród Taira został ostatecznie pokonany. W 24 lata po śmierci ojca, jego synowie dokonali zemsty. Yoritomo, przewodzący zwycięskiemu rodowi Minamoto, został shogunem, najwyższym dostojnikiem w państwie. Jego brat, Yoshitsune, niedługo miał się cieszyć z odniesionego zwycięstwa. Jego odwaga zjednała mu powszechną sympatię, co wzbudziło zazdrość shoguna. Yoritomo skazał swego brata na śmierć. Każdy wojownik przygotowywany był do takiej właśnie ofiary. Poświęcić się miał dla dobra rodu. Rytuał ten zwano seppuku.
Ktoś inny uznałby może decyzję brata za niewdzięczność. Yoshitsune tak nie uważał. Wolał sam zadać sobie śmierć, niż umrzeć ścigany jak dzikie zwierzę. Takiemu jak ja, wojownikowi, tylko jedno uczynić przystoi – umrzeć z honorem. Służący podał swemu panu ostatnią czarkę sake. Potem położył przed nim tanto, krótki miecz. Jego ostrze było częściowo owinięte białą materią. Przez moment Yoshitsune jakby się zastanawiał, o czymś myślał. Potem wbił sobie ostrze głęboko w brzuch, z lewej strony. Pociągnął ostrze w prawo, powoli rozcinając wnętrzności, potem zaś skierował je ku górze. Na twarzy nie drgnął mu ani jeden mięsień. Yoshitsune nawet nie jęknął. W XIII wieku samurajowie coraz częściej stawali się wyznawcami odmiany buddyzmu zwanej Zen. Pomimo że Zen zabraniał zabijania, samurajowie byli często jego wyznawcami, gdyż pragnęli osiągnąć po śmierci szczęście. Dla wojowników codzień obcujących ze śmiercią, Zen był atrakcyjną propozycją. Wielu samurajów na starość zostawało mnichami w buddyjskich klasztorach. Aż do roku 1867 Japonią władały potężne samurajskie rody, lecz już wcześniej zaczął się zmierzch epoki samurajów. W połowie XVI wieku Portugalczycy przywieźli do Japonii broń, która zmieniła oblicze wojny. Był to muszkiet. W roku 1575, podczas oblężenia zamku Nagashino, wojska rodu Takeda po raz pierwszy użyły muszkietów. Była to broń groźniejsza niż miecz. Zginęło tysiące wojowników. Tego właśnie dnia zaczął się zmierzch epoki samurajów. Pozostały po niej tylko wspomnienia i wiersze. Gdy przychodzą na świat, wita ich potężny dźwięk dzwonów. Ścieżki ich życia usłane są kwiatami. Przeznaczone im są wszelkie dostojeństwa i zaszczyty. Dumę i honor cenią ponad wszystko. Są jak bohaterowie przedwiecznych legend i pieśni. Padają pod ciosem wroga. Pozostaje po nich tylko ślad na piasku. Opracowanie wersji polskiej Wojciech Graf. Czytał Krzysztof Kołbasiuk.
swego wroga przeważnie jednym ciosem miecza. Potem zaś strząsał z ostrza krew zabitego. Młodzi samurajowie latami uczyli się, gdzie zadawać ciosy. Jeśli udało im się przeciąć tętnicę szyjną, przeciwnik umierał w 3-4 sekundy. Cięty w przegub ręki, nerki lub pachę, żył chwilę dłużej. Poeci twierdzili, że samurajowie są jak kwiaty wiśni, żyją bardzo krótko, zaś ich śmierć jest równie piękna, jak ich życie. Śmierć dzień w dzień podąża za idącym do boju wojownikiem. Ten w każdej chwili musi być przygotowany na to, by ją przyjąć. Umysł jego winien być spokojny, bo za chwilę może go przeszyć strzała, ostrze włóczni lub miecz. Każdy dzień może być ostatnim w życiu wojownika. Samuraj nie szukał śmierci, lecz był z nią pogodzony, a w jego sercu nie było lęku. Przed bitwą samurajowie modlili się. Odmawiając buddyjskie modlitwy, uspokajali serce, zbierali siły do nadchodzącej walki. Dopiero na polu bitwy samuraj może pokazać, co naprawdę jest wart. Dniami i nocami myśli o zbliżającej się walce, a gdy ta nadejdzie, rusza w bój bez lęku, bez cienia bojaźni w mężnym sercu. Służący pomaga Yoshitsune wdziać zbroję. Jest ona wytrzymała, lecz bardzo lekka. Składała się z płyt stalowych połączonych skórą i jedwabnymi taśmami. Zbroja taka znakomicie chroniła ciało, nie krępując ruchów wojownika. Samuraj nosił nagolenniki, karwasze i wzmacniane żelaznymi płytkami buty. Głowę i kark chronił głęboki hełm z kołnierzem ze stalowych płytek. Przez prawie 20 lat Yoshitsune doskonalił się w wojennej sztuce, by pomścić ojca. Wreszcie ród Minamoto miał stanąć do walki z wojskami rodu Taira. Wojownicy obu stron przestrzegali samurajskiego rytuału. Jechali przed szeregi wojsk przeciwnika, głośno wykrzykując swoje imiona. Pobliskie góry echem odbijały bojowe okrzyki samurajów. Oto ja, Kajiwara Heizo, wojownik służący rodowi Minamoto. Ten, kto uważa, że może się ze mną zmierzyć, niechaj podejdzie, zabije mnie, a moją głową uraduje swego pana. Po całodziennych krwawych zmaganiach wojska rodu Taira schronić się musiały na swoje okręty. Jeden z ich wojowników powiesił na maszcie na jedwabnym sznurze wachlarz, wyzywając łuczników klanu Minamoto, by któryś z nich weń trafił. Yoshitsune mimo młodego wieku cieszył się sławą niechybnego łucznika. Honor rodu był teraz w rękach młodego samuraja. Yoshitsune podjechał na brzeg morza, zamknął oczy i modlił się. Uczyć się jeździć konno. Kiedy opanowali tę sztukę, młodszy z braci Yoshitsune zaczął uczyć się trudnej sztuki strzelania z łuku. Łuk używany przez samurajów zrobiony był z powiązanych trzciną łodyg bambusa. Miał ponad 2 metry, zaś majdan znajdował się w 1/3 jego długości, dzięki czemu łuk był bardziej poręczny.
Yoshitsune, podobnie jak jego starszy brat i inni chłopcy z samurajskich rodów, nabierał coraz większej wprawy w wojennym rzemiośle. Z powodu kłopotów rodu Minamoto, bracia wychowywali się osobno, gdyż tak było bezpieczniej. Spotkać się mieli po latach. Samurajowie uczyli się władać długą włócznią i bronią drzewcową, podobną do halabardy. Zwano ją naginata. Jednak najbardziej charakterystyczną z samurajskich broni jest miecz, zwany katana lub tachi. Samurajowie ogromnie cenili swoje miecze. Z czasem stały się one symbolem samurajskiego etosu. Wśród rzemieślników największym szacunkiem cieszyli się płatnerzy. Byli bardziej artystami niż rzemieślnikami. Ubierali się jak mnisi, zaś przed przystąpieniem do pracy odmawiali specjalne modlitwy. Miecze wykonywano z rozmaitych gatunków stali. Rdzeń i grzbiet były miękkie, nieutwardzone, dzięki czemu miecz był niezwykle sprężysty. Ostrze było wielokrotnie skuwane i hartowane. Po serii takich zabiegów stawało się niezwykle ostre. Każde uderzenie młota, hartowanie, wreszcie polerowanie miecza było dla płatnerza jak modlitwa. Samurajowie nosili miecze w bogato zdobionych, pokrytych laką pochwach. Kiedy wydobywali miecz, wypolerowane ostrze zdawało się świecić własnym światłem. W ostrzu mego miecza dojrzeć mogę przepływające pod niebem chmury. W słońcu błyszczy ono niczym zagubiony na ziemi promień. Mój miecz opowiedzieć mógłby tysiące okrutnych, tajemnych historii. Samuraj zabijał swe... O czcigodni przodkowie i wy, bogowie mojej ziemi, pozwólcie mi ukarać oszczercę. Jeżeli chybię, pohańbiony zadam sobie śmierć. Bogowie wysłuchali jego modlitw. Wiatr ustał, morze się uspokoiło. Samuraj naciągnął łuk, wstrzymał oddech, wymierzył i wypuścił strzałem. Strzała pomknęła prosto ku wachlarzowi. Trafiła w jedwabny sznur i przecięła go. Wachlarz zatrzepotał w powietrzu i spadł do morza. Unosił się na falach. Wyczyn Yoshitsune wojownicy obu armii nagrodzili głośnymi okrzykami uznania. Wojna między rodami trwała jeszcze 5 lat. W roku 1184 Yoshitsune obległ ostatnią twierdzę rodu Taira. Bliskie było rozstrzygnięcie. Zamek Ichi no Tani musiał być zdobyty.
Wzniesiony na brzegu morza, na wysokim skalnym występie zamek wydawał się nie do zdobycia. Wraz z grupą oddanych towarzyszy Yoshitsune wspiął się na górującą nad zamkiem skałę. Stojąc na niej, wojownicy usłyszeli, jak ktoś przepięknie gra na flecie. Wojownicy rodu Taira niczego nie podejrzewali. Niektórzy słuchali muzyki. Była ona pasją wielu samurajów. Inni zabijali czas grając w go. Yoshitsune postanowił rozpoznać teren. Stromym zboczem prowadzącym do zamku popędzono kilka koni. Niektóre połamały nogi i spadły do morza. Inne zbiegły na sam dół. Lecz trzy dotarły pod samą bramę zamku i stały tam drżąc ze strachu. Skoro konie zeszły na dół, zjedziemy i my, postanowił Yoshitsune. Teraz okazać się miało, kto jest naprawdę dobrym jeźdźcem. Yoshitsune ruszył pierwszy, zanim 30 jeźdźców pogalopowało zboczem prosto w dół. Było tak stromo, że kopyta koni muskały hełmy jadących przed nimi samurajów. Niektórzy jechali z zamkniętymi oczyma, krzykiem poganiając konie do galopu. Yoshitsune dał znak swym wojownikom stojącym pod murami zamku. Jedni konno, inni pieszo. Wszyscy ruszyli do szturmu. Tylną bramę zaatakował sam Yoshitsune i jego towarzysze. Obrońcy zorientowali się, że są w niebezpieczeństwie. Za późno. Atakujący wznieśli bojowy okrzyk. Przez otwartą bramę wojownicy klanu Taira ruszyli na plażę, by tam szukać ocalenia. Jednym ze ścigających był Naodzane, samuraj klanu Minamoto. Zobaczył samotnego jeźdźca uciekającego brzegiem morza. Naodzane pogalopował za nim, doścignął go i wraz z koniem powalił na piasek. Zerwał mu hełm, by odciąć głowę. Zobaczył młodzieńca ledwie 16-letniego. Syn Naodzane miał właśnie tyle lat. Z pochwy przy pasie wypadł flet. To właśnie ten młodzieniec przed godziną tak pięknie grał. Puściłbym cię wolno, rzekł Naodzane, ale wokół pełno jest wojowników klanu Minamoto. Nie zdołałbyś umknąć. Lepiej więc, bym to ja cię zabił i zmówił modlitwę za spokój twej duszy. Z oczu Naodzane popłynęły łzy. Samuraj dobył miecza i jednym ciosem odciął chłopcu głowę. Po bitwie samurajowie zbierali dowody swej przewagi, głowy zabitych wrogów. Poległym myto twarze, czesano ich, obok nich układano tabliczki z imionami. Tylko to gwarantowało, że bogowie przyjmą poległych do siebie. Ci wojownicy, którzy zdołali zabić najznaczniejszych wrogów, byli hojnie wynagradzani za odwagę i męstwo.
W miesiąc po upadku fortecy Ichi no Tani, ród Taira został ostatecznie pokonany. O 24 lata po śmierci ojca, jego synowie dokonali zemsty. Yoritomo, przewodzący zwycięskiemu rodowi Minamoto, został shogunem, najwyższym dostojnikiem w państwie. Jego brat, Yoshitsune, niedługo miał się cieszyć z odniesionego zwycięstwa. Jego odwaga zjednała mu powszechną sympatię, co wzbudziło zazdrość shoguna. Yoritomo skazał swego brata na śmierć. W młodości każdy wojownik przygotowywany był do takiej właśnie ofiary. Poświęcić się miał dla dobra rodu. Rytuał ten zwano seppuku. Ktoś inny uznałby może decyzję brata za niewdzięczność. Yoshitsune tak nie uważał. Wolał sam zadać sobie śmierć, niż umrzeć ścigany jak dzikie zwierzę. Takiemu jak ja wojownikowi tylko jedno uczynić przystoi – umrzeć z honorem. Dawni wojownicy. W roku 1160 dwa najpotężniejsze rody Japonii toczyły wojnę na wyniszczenie. Wojownicy rodu Taira zaatakowali rodową twierdzę swych przeciwników, rodu Minamoto. Tylko niewielu ocalało z pogromu. Wśród poległych był senior rodu Minamoto. Dwaj jego synowie, Yoritomo i Yoshitsune, zdołali umknąć. Ślubowali zemścić się na tych, którzy zabili ich ojca. Według obowiązującego w Japonii kodeksu honorowego musieli dotrzymać przysięgi lub zginąć. Wszak byli samurajami. Samurajowie. Chłopcy z samurajskich rodów od dziecka wychowywani byli w szczególny sposób. Nagradzano ich za odwagę i karano za najmniejsze oznaki tchórzostwa. Uważano, że jeśli dziecko zostanie skażone strachem, pozostanie tchórzem na całe życie. Yoritomo i Yoshitsune pochodzili ze starego samurajskiego rodu. Ich życiem rządził kodeks honorowy. Wielkie cierpienie sprawiała im świadomość, że człowiek, przez którego zginął ich ojciec, spokojnie dożywa swoich dni. Obaj ślubowali dokonać zemsty. Tego wymagał od nich kodeks Bushido, którego zasad przestrzegali samurajowie. Jednak sens ich życiu nadawało pojęcie wiernej służby. Środki do życia samuraj otrzymywał od swego suwerena. Sam pozwalał mu dysponować swoim życiem. Posłusznie wykonywał wszelkie rozkazy i przez całe życie albo doskonalił się w wojennym rzemiośle, albo walczył, wykonując rozkazy seniora rodu, któremu służył. Samuraj wszystkie decyzje pozostawiał suwerenowi. Nawet decyzje dotyczące wyborów moralnych, kwestii dobra i zła.
Samurajami było tylko 6% japońskiego społeczeństwa. Ci nieliczni zazdrośnie strzegli swoich praw. Przed wiekami samurajowie byli wędrownymi rycerzami, rozbójnikami. Z czasem stali się klasą rządzącą Japonią. Yoritomo i Yoshitsune należeli do potężnego rodu Minamoto. W XII wieku wiele rodów posiadało własne, bardzo liczne armie. Pomiędzy rodami ciągle wybuchały walki. Japonia była na skraju wojny domowej. Yoritomo i Yoshitsune rozpoczęli naukę wojennego rzemiosła. Najwierniejszym towarzyszem samuraja był jego koń. Chłopcy musieli bez cienia bojaźni w mężnym sercu. Służący pomaga Yoshitsune wdziać zbroję. Jest ona wytrzymała, lecz bardzo lekka. Składała się z płyt stalowych połączonych skórą i jedwabnymi taśmami. Zbroja taka znakomicie chroniła ciało, nie krępując ruchów wojownika. Samuraj nosił nagolenniki, karwasze i wzmacniane żelaznymi płytkami buty. Głowę i kark chronił głęboki hełm z kołnierzem ze stalowych płytek. Przez prawie 20 lat Yoshitsune doskonalił się w wojennej sztuce, by pomścić ojca. Wreszcie ród Minamoto miał stanąć do walki z wojskami rodu Taira. Wojownicy obu stron przestrzegali samurajskiego rytuału. Jechali przed szeregi wojsk przeciwnika, głośno wykrzykując swoje imiona. Pobliskie góry echem odbijały bojowe okrzyki samurajów. Oto ja, Kajiwara Heizo, wojownik służący rodowi Minamoto. Ten, kto uważa, że może się ze mną zmierzyć, niechaj podejdzie, zabije mnie, a moją głową uraduje swego pana. Po całodziennych krwawych zmaganiach wojska rodu Taira schronić się musiały na swoje okręty. Jeden z ich wojowników powiesił na maszcie na jedwabnym sznurze wachlarz, wyzywając łuczników klanu Minamoto, by któryś z nich weń trafił. Yoshitsune, mimo młodego wieku, cieszył się sławą niechybnego łucznika. Honor rodu był teraz w rękach młodego samuraja. Yoshitsune podjechał na brzeg morza, zamknął oczy i modlił się. Uczyć się jeździć konno. Kiedy opanowali tę sztukę, młodszy z braci, Yoshitsune, zaczął uczyć się trudnej sztuki strzelania z łuku. Łuk używany przez samurajów zrobiony był z powiązanych trzciną łodyg bambusa. Miał ponad 2 metry, zaś majdan znajdował się w 1/3 jego długości, dzięki czemu łuk był bardziej poręczny. Samuraj zabijał swe... O czcigodni przodkowie i wy, bogowie mojej ziemi, pozwólcie mi ukarać oszczercę. Jeżeli chybię, pohańbiony zadam sobie śmierć. Bogowie wysłuchali jego modlitw. Wiatr ustał, morze się uspokoiło. Samuraj naciągnął łuk, wstrzymał oddech, wymierzył i wypuścił strzałem. Strzała pomknęła prosto ku wachlarzowi. Trafiła w jedwabny sznur i przecięła go. Wachlarz zatrzepotał w powietrzu i spadł do morza.
unosił się na falach. Wyczyn Yoshitsune wojownicy obu armii nagrodzili głośnymi okrzykami uznania. Wojna między rodami trwała jeszcze 5 lat. W roku 1184 Yoshitsune obległ ostatnią twierdzę rodu Taira. Bliskie było rozstrzygnięcie. Zamek Ichi no Tani musiał być zdobyty. Wzniesiony na brzegu morza, na wysokim skalnym występie zamek wydawał się nie do zdobycia. Wraz z grupą oddanych towarzyszy, Yoshitsune wspiął się na górującą nad zamkiem skałę. Stojąc na niej, wojownicy usłyszeli, jak ktoś przepięknie gra na flecie. Wojownicy rodu Taira niczego nie podejrzewali. Niektórzy słuchali muzyki. Była ona pasją wielu samurajów. Inni zabijali czas grając w go. Yoshitsune postanowił rozpoznać teren. Stromym zboczem prowadzącym do zamku popędzono kilka koni. Głowę. Po bitwie samurajowie zbierali dowody swej przewagi, głowy zabitych wrogów. Poległym myto twarze, czesano ich, obok nich układano tabliczki z imionami. Tylko to gwarantowało, że bogowie przyjmą poległych do siebie. Ci wojownicy, którzy zdołali zabić najznaczniejszych wrogów, byli hojnie wynagradzani za odwagę i męstwo. W miesiąc po upadku fortecy Ichi no Tani, ród Taira został ostatecznie pokonany. W 24 lata po śmierci ojca, jego synowie dokonali zemsty. Yoritomo, przewodzący zwycięskiemu rodowi Minamoto, został shogunem, najwyższym dostojnikiem w państwie. Jego brat, Yoshitsune, niedługo miał się cieszyć z odniesionego zwycięstwa. Jego odwaga zjednała mu powszechną sympatię, co wzbudziło zazdrość shoguna. Yoritomo skazał swego brata na śmierć. Każdy wojownik przygotowywany był do takiej właśnie ofiary. Poświęcić się miał dla dobra rodu. Rytuał ten zwano seppuku. Ktoś inny uznałby może decyzję brata za niewdzięczność. Yoshitsune tak nie uważał. Wolał sam zadać sobie śmierć, niż umrzeć ścigany jak dzikie zwierzę. Takiemu jak ja, wojownikowi, tylko jedno uczynić przystoi – umrzeć z honorem. Dawni wojownicy. Ze strachu.
Skoro konie zeszły na dół, zjedziemy i my, postanowił Yoshitsune. Teraz okazać się miało, kto jest naprawdę dobrym jeźdźcem. Yoshitsune ruszył pierwszy. Za nim 30 jeźdźców pogalopowało zboczem prosto w dół. Było tak stromo, że kopyta koni muskały hełmy jadących przed nimi samurajów. Niektórzy jechali z zamkniętymi oczyma, krzykiem poganiając konie do galopu. Yoshitsune dał znak swym wojownikom stojącym pod murami zamku. Jedni konno, inni pieszo. Wszyscy ruszyli do szturmu. Tylną bramę zaatakował sam Yoshitsune i jego towarzysze. Obrońcy zorientowali się, że są w niebezpieczeństwie. Za późno. Atakujący wznieśli bojowy okrzyk. Przez otwartą bramę wojownicy klanu Taira ruszyli na plażę, by tam szukać ocalenia. Jednym ze ścigających był Naodzane, samuraj klanu Minamoto. Zobaczył samotnego jeźdźca uciekającego brzegiem morza. Naodzane pogalopował za nim, doścignął go i wraz z koniem powalił na piasek. Zerwał mu hełm, by odciąć głowę. Zobaczył młodzieńca ledwie 16-letniego. Syn Naodzane miał właśnie tyle lat. Z pochwy przy pasie wypadł flet. To właśnie ten młodzieniec przed godziną tak pięknie grał. Puściłbym cię wolno, rzekł Naodzane, ale wokół pełno jest wojowników klanu Minamoto. Nie zdołałbyś umknąć. Lepiej więc, bym to ja cię zabił. I zmówił modlitwę za spokój twej duszy. Z oczu Naodzane popłynęły łzy. Samuraj dobył miecza i jednym ciosem odciął chłopcu głowę. Po bitwie samurajowie zbierali dowody swej przewagi. Myto twarze, czesano ich, obok nich układano tabliczki z imionami. Tylko to gwarantowało, że bogowie przyjmą poległych do siebie. Ci wojownicy, którzy zdołali zabić najznaczniejszych wrogów, byli hojnie wynagradzani za odwagę i męstwo. W miesiąc po upadku fortecy Ichinotani, ród Taira został ostatecznie pokonany. 24 lata po śmierci ojca, jego synowie dokonali zemsty. Yoritomo, przewodzący zwycięskiemu rodowi Minamoto, został shogunem, najwyższym dostojnikiem w państwie. Jego brat, Yoshitsune, niedługo miał się cieszyć z odniesionego zwycięstwa. Jego odwaga zjednała mu powszechną sympatię, co wzbudziło zazdrość shoguna. Yoritomo skazał swego brata na śmierć. W młodości każdy wojownik przygotowywany był do takiej właśnie ofiary. Poświęcić się miał dla dobra rodu. Rytuał ten zwano seppuku. Ktoś inny uznałby może decyzję brata za niewdzięczność. Yoshitsune tak nie uważał. Wolał sam zadać sobie śmierć, niż umrzeć ścigany jak dzikie zwierzę.
Takiemu jak ja wojownikowi tylko jedno uczynić przystoi – umrzeć z honorem. Dawni wojownicy. W roku 1160 dwa najpotężniejsze rody Japonii toczyły wojnę na wyniszczenie. Wojownicy rodu Taira zaatakowali rodową Tsumashite na jedwabnym sznurze wachlarz, wyzywając łuczników klanu Minamoto, by któryś z nich weń trafił. Yoshitsune mimo młodego wieku cieszył się sławą niechybnego łucznika. Honor rodu był teraz w rękach młodego samuraja. Yoshitsune podjechał na brzeg morza, zamknął oczy i modlił się. Uczyć się jeździć konno. Kiedy opanowali tę sztukę, młodszy z braci, Yoshitsune, zaczął uczyć się trudnej sztuki strzelania z łuku. Łuk używany przez samurajów zrobiony był z powiązanych trzciną łodyg bambusa. Miał ponad 2 metry, zaś majdan znajdował się w 1/3 jego długości, dzięki czemu łuk był bardziej poręczny. Yoshitsune, podobnie jak jego starszy brat i inni chłopcy z samurajskich rodów, nabierał coraz większej wprawy w wojennym rzemiośle. Z powodu kłopotów rodu Minamoto, bracia wychowywali się osobno, gdyż tak było bezpieczniej. Spotkać się mieli po latach. Samurajowie uczyli się władać długą włócznią i bronią drzewcową, podobną do halabardy. Zwano ją naginata. Jednak najbardziej charakterystyczną z samurajskich broni jest miecz, zwany katana lub tachi. Samurajowie ogromnie cenili swoje miecze. Z czasem stały się one symbolem samurajskiego etosu. Wśród rzemieślnicy rodu Taira niczego nie podejrzewali. Niektórzy słuchali muzyki. Była ona pasją wielu samurajów. Inni zabijali czas grając w go. Yoshitsune postanowił rozpoznać teren. Stromym zboczem prowadzącym do zamku popędzono kilka koni. Niektóre połamały nogi,
i spadły do morza. Inne zbiegły na sam dół, lecz trzy dotarły pod samą bramę zamku i stały tam drżąc ze strachu. Skoro konie zeszły na dół, zjedziemy i my, postanowił Yoshitsune. Teraz okazać się miało, kto jest naprawdę dobrym jeźdźcem. Yoshitsune ruszył pierwszy. Za nim 30 jeźdźców pogalopowało zboczem prosto w dół. Było tak stromo, że kopyta koni muskały hełmy jadących przed nimi samurajów. Niektórzy jechali z zamkniętymi oczyma, krzykiem poganiając konie do galopu. Yoshitsune dał znak swym wojownikom stojącym pod murami zamku. Jedni konno, inni pieszo. Wszyscy ruszyli do szturmu. Tylną bramę zaatakował sam Yoshitsune i jego towarzysze. Obrońcy zorientowali się, że są w niebezpieczeństwie. Za późno. Atakujący wznieśli bojowy okrzyk. Przez otwartą bramę wojownicy klanu Taira ruszyli na plażę, by tam szukać ocalenia. Jednym ze ścigających był Naodzane, samuraj klanu Minamoto. Zobaczył samotnego jeźdźca uciekającego brzegiem morza. Naodzane pogalopował za nim, doścignął go i wraz z koniem powalił na piasek. Zerwał mu hełm, by odciąć głowę. Zobaczył młodzieńca ledwie 16-letniego. Takiemu jak ja, wojownikowi, tylko jedno uczynić przystoi – umrzeć z honorem. Służący podał swemu panu ostatnią czarkę sake. Potem położył przed nim tanto, krótki miecz. Jego ostrze było częściowo owinięte białą materią. Przez moment Yoshitsune jakby się zastanawiał, o czymś myślał. Potem wbił sobie ostrze głęboko w brzuch, z lewej strony. Pociągnął ostrze w prawo, powoli rozcinając wnętrzności, potem zaś skierował je ku górze. Na twarzy nie drgnął mu ani jeden mięsień. Yoshitsune nawet nie jęknął. W XIII wieku samurajowie coraz częściej stawali się wyznawcami odmiany buddyzmu zwanej Zen. Pomimo, że Zen zabraniał zabijania, samurajowie byli często jego wyznawcami, gdyż pragnęli osiągnąć po śmierci szczęście. Dla wojowników codzień obcujących ze śmiercią, Zen był atrakcyjną propozycją. Wielu samurajów na starość zostawało mnichami w buddyjskich klasztorach. Aż do roku 1867 Japonią władały potężne samurajskie rody, lecz już wcześniej zaczął się zmierzch epoki samurajów. W połowie XVI wieku Portugalczycy przywieźli do Japonii broń, która zmieniła oblicze wojny. Był to muszkiet. W roku 1575
podczas oblężenia zamku Nagashino wojska rodu Takeda po raz pierwszy użyły muszkietów. Samuraj wszystkie decyzje pozostawiał suwerenowi, nawet decyzje dotyczące wyborów moralnych, kwestii dobra i zła. Samurajami było tylko 6% japońskiego społeczeństwa. Ci nieliczni zazdrośnie strzegli swoich praw. Przed wiekami samurajowie byli wędrownymi rycerzami, rozbójnikami. Z czasem stali się klasą rządzącą Japonią. Yoritomo i Yoshitsune należeli do potężnego rodu Minamoto. W XII wieku wiele rodów posiadało własne, bardzo liczne armie. Pomiędzy rodami ciągle wybuchały walki. Japonia była na skraju wojny domowej. Yoritomo i Yoshitsune rozpoczęli naukę wojennego rzemiosła. Najwierniejszym towarzyszem samuraja był jego koń. Chłopcy musieli więc nauczyć się jeździć konno. Kiedy opanowali tę sztukę, młodszy z braci, Yoshitsune, zaczął uczyć się trudnej sztuki strzelania z łuku. Łuk używany przez samurajów zrobiony był z powiązanych trzciną łodyg bambusa. Miał ponad 2 metry, zaś majdan znajdował się w 1/3 jego długości, dzięki czemu łuk był bardziej poręczny. Yoshitsune, podobnie jak jego starszy brat i inni chłopcy z samurajskich rodów, nabierał coraz większej wprawy w wojennym rzemiośle. Z powodu kłopotów rodu Minamoto, bracia wychowywali się osobno, gdyż tak było bezpieczniej. Spotkać się mieli po latach. Samurajowie uczyli się władać długą włócznią i bronią drzewcową, podobną do halabardy. Zwano ją naginata. I wszystkie decyzje pozostawiał suwerenowi, nawet decyzje dotyczące wyborów moralnych, kwestii dobra i zła. Samurajami było tylko 6% japońskiego społeczeństwa. Ci nieliczni zazdrośnie strzegli swoich praw. Przed wiekami samurajowie byli wędrownymi rycerzami, rozbójnikami. Z czasem stali się klasą rządzącą Japonią. Yoritomo i Yoshitsune należeli do potężnego rodu Minamoto. W XII wieku wiele rodów posiadało własne, bardzo liczne armie. Pomiędzy rodami ciągle wybuchały walki. Japonia była na skraju wojny domowej. Yoritomo i Yoshitsune rozpoczęli naukę wojennego rzemiosła. Najwierniejszym towarzyszem samuraja był jego koń. Chłopcy musieli więc nauczyć się jeździć konno. Kiedy opanowali tę sztukę, młodszy z braci, Yoshitsune, zaczął uczyć się trudnej sztuki strzelania z łuku. Łuk używany przez samurajów zrobiony był z powiązanych trzciną łodyg bambusa.
miał ponad 2 metry, zaś Majdan znajdował się w 1/3 jego długości, dzięki czemu łuk był bardziej poręczny. Yoshitsune, podobnie jak jego starszy brat i inni chłopcy z samurajskich rodów, nabierał coraz większej wprawy w wojennym rzemiośle. Z powodu kłopotów rodu Minamoto, bracia wychowywali się osobno, gdyż tak było bezpieczniej. Spotkać się mieli po latach. Samurajowie uczyli się władać długą włócznią i bronią drzewcową, podobną do halabardy. Zwano ją naginata. Chłopcy z samurajskich rodów od dziecka wychowywani byli w szczególny sposób. Nagradzano ich za odwagę i karano za najmniejsze oznaki tchórzostwa. Uważano, że jeśli dziecko zostanie skażone strachem, pozostanie tchórzem na całe życie. Yoritomo i Yoshitsune pochodzili ze starego samurajskiego rodu. Ich życiem rządził kodeks honorowy. Wielkie cierpienie sprawiała im świadomość, że człowiek, przez którego zginął ich ojciec, spokojnie dożywa swoich dni. Obaj ślubowali dokonać zemsty. Tego wymagał od nich kodeks Bushido, którego zasad przestrzegali samurajowie. Jednak sens ich życiu nadawało pojęcie wiernej służby. Środki do życia samuraj otrzymywał od swego suwerena. Sam pozwalał mu dysponować swoim życiem. Posłusznie wykonywał wszelkie rozkazy i przez całe życie albo doskonalił się w wojennym rzemiośle, albo walczył, wykonując rozkazy seniora rodu, któremu służył. Samuraj wszystkie decyzje pozostawiał suwerenowi, nawet decyzje dotyczące wyborów moralnych, kwestii dobra i zła. Samurajami było tylko 6% japońskiego społeczeństwa. Ci nieliczni zazdrośnie strzegli swoich praw. Przed wiekami samurajowie byli wędrownymi rycerzami, rozbójnikami. Z czasem stali się klasą rządzącą Japonią. Yoritomo i Yoshitsune należeli do potężnego rodu Minamoto. W XII wieku wiele rodów posiadało własne, bardzo liczne armie. Pomiędzy rodami ciągle wybuchały walki. Japonia była na skraju wojny domowej. Yoritomo i Yoshitsune rozpoczęli naukę wojennego rzemiosła. Najwierniejszym towarzyszem samuraja był jego koń. Chłopcy musieli więc nauczyć się jeździć konno. Kiedy opanowali tę sztukę, młodszy z braci, Yoshitsune, zaczął uczyć się trudnej sztuki strzelania z łuku.